Kiedy wreszcie umrzesz? Wzdychając znużenie, Teściowa weszła do kuchni. Ludmiła zamknęła oczy. Było już jasne, że cenne pół godziny samotności nie będzie miała. Matka męża była osobą prostolinijną i nie uważała za konieczne ukrywanie swoich myśli. Czekała z tak radosnym niecierpliwością, żeby synowa zniknęła. Na przykład w wyniku nieszczęśliwego wypadku, lub po prostu wyszła z domu i nie wróciła, że nie mogła ukryć rozczarowania każdego ranka, widząc ludmiłe. Dzień dobry, pani Aleksandro! odpowiedziała uprzejmie synowa. Jak się spało? Lepiej niż tobie, pewnie odpowiedziała teściowa z energią, nalewając sobie herbatę. Miałam taki dobry sen. Jakbyś się pokłóciła z Romanem i wyszła z domu. Dniacie nie ma, dwóch dni nie ma. Roman chce biec na policję, a ja mu mówię, nie trzeba, syneczku, zawsze byłaś lekko duchem, stąd u was dzieci nie ma. Więc na pewno znalazłaś sobie nowego kochanka i dobrze. Uwolniłaś się od tej zarazy. A on pomyślał i mówi, masz rację, mamo, lekko duchem jest. Zawsze miałyście kłopoty z kobiecymi sprawami. Niech sobie włóczy, a ja sobie nową narzeczoną znajdę, dobrą, czułą, nieskażoną. Na tym się z nim zgodziliśmy i żyjemy sobie dobrze. A mieszkanie zostawiłaś nam co najważniejsze. I śni mi się dalej, że mówię do Romana: Synku, już niedługo się ożenisz. A ty ciągle nie wyrzucisz swoich lekkomyślnych rzeczy, pewnie są zaraźliwe, zróbmy remont. Nie chcę, żeby coś po twojej byłej zostało w naszym domu. A on mi mówi: Zróbmy, mamo. I zebraliśmy wszystkie Twoje straszne ciuchy do torby i poszliśmy z nim na śmietnik, i tak mi dobrze. Jakby wiosna w sercu zakwitła, słońce grzeje, ptaszki śpiewają, piękność. Suchy komentarz synowej. Szkoda, że to marzenie nieosiągalne. Pani Aleksandra, obrażona, zacisnęła usta i usiadła przy stole. Długo i w milczeniu przeszywała synową oburzonym wzrokiem. W końcu powiedziała: Umiem popsuć nastrój. I za co tylko mój syn cię wybrał. Bo patrzę na ciebie, próbuję zrozumieć. A za nic nie mogę. Ale ani twarzy, ani charakteru takiego, że lepiej byś uciekła. Jak mogłaś mu się spodobać? Ludmiła wzruszyła ramionami. Więc oto ta pani Aleksandra właśnie zrobiła coś normalnego i zrozumiałego. Psychologia, wiesz. Pewnie on nieświadomie szukał matczynego obrazu. Ale i wybrał podobną do ciebie, do ukochanej mamusi. Tego pani Aleksandra nie mogła się spodziewać. Ludmiła zazwyczaj milczała w odpowiedzi na jej uwagi. A tu takie coś odważyła się otworzyć usta. I na kogo? Na matkę? Na starszą w domu? Jak ty swoim brudnym językiem potrafisz się obrócić? Przepraszam, muszę już iść. Jim prosi na dwór. Ludmiła pospiesznie wyszła z kuchni. Straciła poranek. Delikatny, jasny, drżący poranek. Pożarła go grubiańska, niechlujna teściowa w starej koszuli nocnej, której śnił się dobry sen. Ale po co tej złośliwej osobie trzeba było wstawać tak niewyobrażalnie wcześnie? Niechby spała dalej, swoje sny BY oglądała do końca. Jim już siedział przy progu, trzymając w zębach smycz. Ludmiła uśmiechnęła się i pogłaskała go. W samą porę, mój dobry, powiedziała cicho. Obu nam czas na świeże powietrze. Wczesne poranne godziny Ludmiła zawsze lubiła od dzieciństwa. Ale w ostatnim półroczu stały się one szczególnie ważne. To była chwila błogiej ciszy, kiedy można było spokojnie wypić kawę i niezakłócona planować dzień. A wszystko dlatego, że pół roku temu do drzwi zapukała teściowa, mieszkająca bezpiecznie daleko, 3-9 ziem. A wtedy jeszcze trzy dziewięć z zamiarem zamieszkania. Witaj, synowa, krzyknęła z progu pani Aleksandra. Przyjechałam tu mieszkać. Ojej! A gdzie widzę radość? Nie nauczyli cię uśmiechać się? To było energiczne, pełne obietnic rozpoczęcie. Co? Nie chcesz z teściową mieszkać? Ale będziesz musiała, uśmiechnęła się triumfalnie. Lubiła myśleć, że przejrzysta jest na wylot. Cóż, z Romanem trzeba będzie się zepchnąć. On nie będzie przeciw, dla swojej matki metrów kwadratowych nie poskąpi. Zrzuciła sandały i z przyjemnością. Masując stopy, przeszła boso przez korytarz, zaglądając do pokoi. Zatem tak, stwierdziła pani Aleksandra, oceniając mieszkanie. Mieszkanie nie jest wspaniałe, ale da się tu żyć, skoro nie ma gdzie indziej. Ten pokój sobie wezmę. Jest najdalszy i nie będziecie mnie rano obchodzić w korytarzu. Bo ośpiec, czujnie, jak się obudzę, to już nie zasnę. Roman przyjdzie wieczorem, wyniesie stąd wszystko wasze. Nie potrzebuję tego, przyjechałam z pieniędzmi, kupię sobie wszystko nowe. Jutro sobota, możecie mnie podwieźć do sklepu meblowego. A choć krytycznie obejrzała ściany. Najpierw do sklepu budowlanego, wasze tapety mi się nie podobają, a teraz idziemy pić herbatę. Ludmiła milcząca, osłupiała z bezczelności gościa, poszła za teściową do kuchni. Pani Aleksandra już włączyła czajnik, znalazła na półce herbatę, cukier, a teraz energicznie grzebała w lodówce. Czy wy nie macie cytryny? Zapytała zdziwiona. No coś ty, zawsze pije z cytryną. A co to za herbata? Z obrzydzeniem powąchała paczkę. Pachnie jakimś paskudstwem. Perfumami czy ceo? Bergamotką. Fuj takiej nie pije. Lubię tylko zwykłą czarną herbatę. Emigrek w ogóle na was nie czekaliśmy? Przyznała Ludmiła. Przecież nie uprzedziliście nas, że przyjedziecie. Oj, pani Aleksandra machnęła ręką z irytacją. Kiedy miałam o tym myśleć? Głowa mi szła od wszystkiego. Dopóki mieszkanie sprzedałam, dopóki z moimi rzeczami się uporałam, co oddać, co sprzedać, co zostawić, myślałam, że zwariuję. Poczekaj, pani Aleksandro, czy wy sprzedaliście mieszkanie? Oczy ludmiły same się rozszerzyły ze zdziwienia. O czym teściowa jej natychmiast poinformowała. No co się gapisz? Tak, sprzedałam. Moje mieszkanie, chcę to sprzedaje. Ale po co Teściowa natychmiast się załamała. I gdzie cały zapał zniknął? Ja, Ludmiło, rozumiesz. Ale diabeł mnie podkusił, wplątałam się w oszustów. Zadzwonili do mnie i powiedzieli: Znaczy się. Pani Aleksandro, Pańskie konta bankowe są zamrożone, ponieważ złoczyńcy starali się je schakować i dostać się do wszystkich Pańskich oszczędności. A na moim koncie, Roman wie, leżało 10 tysięcy na wszelki wypadek. I oto ci łajdacy mi powiedzieli, że teraz po prostu konta nie odmrożą. Trzeba za to zapłacić pieniądze. Dwieście dwadzieścia tysięcy. Poczekaj, nie rozumiem, Ludmiła. Powiedzieli, żeby uratować dziesięć tysięcy, trzeba wydać 25. I w to uwierzyłaś. Uwierzyłam, westchnęła Teściowa. Ale kto by pomyślał, że kłamią. A za moje pieniądze bardzo mi szkoda. Te 10 tysięcy nie spadły mi z nieba. Sama je zarobiłam swoją pracą. A dlaczego nie zadzwoniłaś do Romana, żeby się poradzić? Oj, nie było kiedy, ludmiło. Dali mi jeden dzień na wszystko. Co miałam robić? Pobiegłam do banku i tam wzięłam kredyt ogromny, 40 tysięcy. Ale przecież potrzebne było tylko 25. Przerwała jej synowa. Skąd 40? No, pani Aleksandra wzruszyła ramionami. Dawno chciałam zrobić jakiś remont, ale zawsze nie mogłam się zdecydować wydać pieniądze. A tu pomyślałam: No, skoro już i tak przyszłam po kredyt, dlaczego by nie brać więcej? Dlaczego się ograniczać? Westchnęła Ludmiła. Rozumiem. I co było dalej? Dalej. Odmówili mi wiecie. Poszłam do drugiego banku, do trzeciego, wszędzie odmowa. Wtedy sąsiadka mnie namówiła: Idź, mówi, do firmy pożyczkowej, tam dają wszystkim. Gdzie? I poszłaś? A co mi zostało? Poszłam. I dali mi tam pieniądze bez rozmów. Ja nie wiedziałam, jakie tam są odsetki. Umowy też nie czytałam. Jaka tam umowa? machnęła ręką teściowa. Mają tam taką małą czcionkę, a ja okulary w domu zostawiłam. Nic nie czytałam. I nie do tego mi było, czas leciał. No i jak planowałam, oddałam 25 tysięcy. Przelałam im na konto. Powiedzieli, że za tydzień odblokują. I potem już wszystko. Poszłam na policję. A tam takich jak ja, z 10 osób, już w kolejce siedzi. Wszyscy z wnioskami. Wszyscy emeryci. Szkoda ich i siebie też. Moja emerytura nie jest milionowa. No, przyjęli nas wszystkich. Wysłuchali. Współczuli, ale też trochę zrugali. Powiedzieli, czemu się tak śpieszycie, żeby się z pieniędzmi rozstać. No, moglibyście zadzwonić do banku, sprawdzić wszystko. Albo przynajmniej dzieciom zadzwonić, żeby się poradzić. Ech, mieli rację, oczywiście. Ale już za późno. No, obiecali zrobić wszystko, co możliwe. Wróciłam do domu nieosolona i nieokrzesana. I myślę, co teraz robić. Resztę kredytu już wydałam na remont. To teraz drogo, Ludmiła. Kup materiały. Zapłać robotnikom. A oni, powiem ci, zdzierają. Och, jaki to był przekręt i te o Wiesz, ile oni za metr kwadratowy biorą. Po prostu żarłoki. Wróciłam do domu i. I wszystko. Zostałam bez pieniędzy. I kredytu nie mam czym spłacać. No z emerytury, CEO. A już dzwonią. Przypominają o długu. Potem zaczęli dzwonić z groźbami. I CEO. Co zrobiłaś? Nic nie zrobiłam. My, ludzie starej daty. Przyzwyczailiśmy się wierzyć na słowo. I te oszuści z tego korzystają. I uwierzyłam. A kiedy przypomniałam sobie, było już za późno. No, co mi było robić? Ukrywać się przed windykatorami całe życie i światła nie włączać? Pomyślałam, ale i zdecydowałam. A co u mnie? Czyż nie mam syna? Przecież syn mnie na ulicę nie wyrzuci. Nie wyrzuci, prawdopodobnie, westchnęła Ludmiła. To wszystko, co mogła powiedzieć. Prawdopodobnie pani Aleksandra oczekiwała zupełnie innych słów. Na przykład, jakie szczęście, że teraz zamieszkasz z nami. Ochronimy cię, uchronimy przed wszelkim złem. Żaden oszust nigdy więcej nie dosięgnie cię. Ale jeśli oczekiwała, to nie dała po sobie poznać. Wyjęła z lodówki paczkę ciastek. Obejrzała je z każdej strony i postawiła na stole. Jeszcze raz przejrzała półkę z herbatą i kawą. Coś u was ani cukierków, ani ciastek. Biednie żyjecie. I te ciastka, o, sklepowe. Siedzisz w domu, a sama nie potrafisz upiec. Ech, krzyworykie, wy młode dziewczyny. Nic nie umiecie. Tylko pieniądze trwonić. Ale co się tak wgapiałeś, herbatę będziesz pił. Spójrz, bo czajnik wystygnie. Znowu trzeba będzie gotować. Teściowa już usiadła przy stole i ugryzła ciastko. Twój skrzywiła się. Co to za paskudztwo? To jogurtowe ciastko z borówkami. Ochyda. Fuj, nie do zjedzenia. To nie jedz. Wypój do kosza na śmieci. Ludzie stopniowo odzyskiwali zdolność do krytycznego myślenia i mówienia w miarę z sensem. A jeszcze jedno, pani Aleksandro, ten pokój, który sobie wybrałaś, to moja pracownia. Przecież wiesz, że robię ozdoby z żywicy epoksydowej i dlatego. No i co z tego, że pracownia? szczerze zdziwiła się. Będziesz w kuchni swoje rękodzieła robić? W kuchni się nie da. No widzisz, tobie znaczy się, nie wolno w kuchni zajmować się swoimi pierdołami, a mnie na tej samej kuchni spać można? To nie jest konieczne, powiedziała Ludmiła spokojnie. Mam dom na wsi. Odziedziczyłam go po babci. Oczywiście wymaga remontu, ale myślę, że ja i Roman damy sobie radę. Możesz tam zamieszkać. To bardzo piękne miejsce. Jezioro obok. Las. W domu są dwie pokoje i kuchnia. Jest ziemia. Możesz sadzić choćby kwiaty, choćby. Dziękuję ci, synóweczko, drżącym głosem powiedziała Teściowa. W jej oczach stały niewylane łzy. Dziękuję ci, droga. Otworzyłam przed nią duszę jak przed własną córką, a oni mi tak odpłacają. Jedź, pani Aleksandro, na wieś. Mieszkaj tam w ruinie. Najważniejsze, żebyście nam tu z twoim synem pod nogami nie przeszkadzali. Dlaczego w ruinie? Prawie wybuchnęła Ludmiła. Co wy wszystko przekręcacie? Przecież mówiłam, że z Romanem zrobimy tam remont. I co masz przeciwko wsi? Przecież sama mieszkałaś w osiedlu miejskim. Ale mieliście mieszkanie. Przecież dużo wygodniej mieć własny dom. Teściowa cicho pokręciła głową. Jaki mi dom, Ludmiła? Już jestem stara. Nie każdego dnia chce mi się wstawać z łóżka, a co dopiero dom. No co z tego domu? Upadnę i nie będzie komu mnie podnieść. Nie zdecydowałam, będę mieszkać z wami. Taka oto rozmowa miała miejsce między Ludmiłą a Teściową w pierwszy dzień. Roman, wracając z pracy, nie wykazał szczególnego zdziwienia. Sam myślałem o zabraniu mamy do nas. Przyznał się żonie. I widocznie na darmo zwlekałem. Wiesz, starsi ludzie bywają tacy naiwni. Ale oto wynik. Teraz jest bez mieszkania i bez pieniędzy. A wysłać ją na wieś, tam też znajdzie przygody. Ludmiła zmęczonym wzrokiem spojrzała na męża. Roman, mam wrażenie, że coś tam sobie wymyśliłeś, ona też, a mnie nikt nie zapytał, co ja myślę i czego chcę. Rozumiem cię. Naprawdę cię rozumiem. Żal ci mamy, chcesz, żeby była pod opieką i to wszystko. Ale masz też żonę. Nie trzeba jej pytać. I twoja mama też nie. Od progu zdecydowała, że właśnie w tym pokoju będzie mieszkać i w ogóle z nami na stałe. No tak, zrozumiałe. Dokąd by innego miała się udać, jak nie do swojego syna? Ale syn ma przecież rodzinę. Przynajmniej dla przyzwoitości warto zapytać o zdanie żony. Może masz rację, kiwnął głową mąż. No to porozmawiajmy szczerze, ludmiło. Czy najbardziej martwicie to, że nie zachowano zasad przyzwoitości? Tak. A gdyby były zachowane, wtedy byłoby ci wszystko jedno? Nie. Mrocznie odpowiedziała Ludmiła: W ogóle nie planowałam mieszkać z twoją mamą. Ona nie jest niepełnosprawna, wszystko rozumie. Zaproponowałabym: No, można przecież szukać opcji. Czyli tak czy siak nie odpowiada ci taki układ, prawda? W takim razie, jaka różnica, czy pytano cię o zgodę, czy nie? No i co dalej, jakie opcje? Do domu na wsi nie pojedzie, sama powiedziała: Wynająć mieszkanie na jej emeryturę. Przecież sama wszystko rozumiesz. Tak. Ona rozumie. I on rozumie. Wszyscy wszystko rozumieją, ale to nie ułatwia sprawy. Pani Aleksandra chodziła po domu tylko w nocnej koszuli. Żądała, by pozbyć się ludmilinego dzima, bo psy w domu nie mają miejsca. Pani Aleksandra z niecierpliwością czekała, aż syn z żoną wyjdą z domu, by przeprowadzić rewizję w szafach. Roman, porozmawiaj ze swoją mamą, prosiła Ludmiła. Co jej do tego, co gdzie mam? Potem nieprzyjemnie mi zakładać bieliznę, wiedząc, że dotykał jej obcy człowiek. Coś ty taka drobiazgowa. Uśmiechnął się mąż. Mama nie grzebie w śmieciach, myje ręce. Myje ręce. No, jest ciekawska, chce popatrzeć. Żal ci czy ceo. Niech patrzy, może coś doradzi. Patrzy. A to co w takim razie? Ludmiła wyjęła z szuflady swoją niebieską, jedwabną koszulkę nocną z delikatną koronkową wykończeniem. Oderwane koronki smutnie zwisały aż do podłogi, a jedwab był pocięty nożyczkami. Daj spokój! Roman nawet się obraził na niedokończone przypuszczenie żony. To na pewno Jim. Pewnie zostawiła się, gdy się przebierałaś, a on ją znalazł i porwał. Roman, powoli, bardzo wyraźnie wypowiedziała żona. Wczoraj sama położyłam tę rzecz po praniu i zaniosłam ją tutaj do naszej sypialni i położyłam w szufladzie, którą zamknęłam. Jim nie mógł sięgnąć po moją koszulkę nocną, a tym bardziej nie wpadłby na pomysł, by ją potem złożyć i odłożyć na miejsce. No dobrze. Mąż wziął od niej poszarpaną koszulkę nocną. Dobrze, Ludmiła. Kupię ci dziesięć nowych, dziesięć razy lepszych niż ta. Proszę cię tylko, bardzo cię proszę, potraktuj to tę eskapadę po prostu jako kaprys starej, chorej osoby. Przecież ma już sześćdziesiąt lat. I to jest starość. No, w jej przypadku tak. Już od czterdziestki narzeka, że jest stara, sama siebie nakręciła. No, nie denerwuj się, bardzo cię proszę. Tam się nie denerwuj, tu przepuść mimo uszu, tam nie zwracaj uwagi, a wszystko razem wychodzi piekło. Ludmiła nie chciała nawet sobie tego przyznać, ale od jakiegoś czasu źle się czuła. Nagle pojawiła się straszna słabość, gdy nawet nie chciało się wstawać z łóżka. Ponadto miała ciągłe mdłości. I z tego powodu straciła już 5 kilogramów. Na początku Ludmiła podejrzewała ciążę, ale test nic nie wykazał. Więc zwróciła się do lekarza. Utrata wagi u ciebie nie jest krytyczna, powiedział terapeuta. U ginekologa, tak, widzę, że byłaś. I niby wszystko powinno być w porządku, a zamiast tego powiedzcie mi, czy w ostatnim czasie miałyście jakieś stresy? Śmierć bliskiej osoby, ulubionego zwierzaka, rozwód, może. Teściowa do nas wprowadziła się uśmiechnęła się ludmiła. Czy to się liczy? Liczy się, jeśli ci z tego źle. I co będziecie robić? ludmiła uśmiechnęła się. Przyszłam, żebyście mi powiedzieli, co robić. Być może jakieś leki albo witaminy. Lekarz potarł czoło. Przepiszę Wam je oczywiście, ale ogólnie to nie pomogą. Rozumiesz, to reakcja na stres w Twoim życiu. I dopóki go nie zmienisz, poprawy nie będzie można się spodziewać. Ale może nawet pogorszyć. Nie mylił się. Ludmiła posłusznie wypiła całą kurację witaminową, dodała nawet ziołową herbatę uspokajającą, ale to nie pomagało. Za to skóra stała się blada. Nawet pojawiły się zmarszczki pod oczami. A czesząc się, Ludmiła zaczęła zauważać, że włosy wypadają mocniej niż zwykle. Wkrótce będziesz całkiem łysa. Zadowolona stwierdziła teściowa. A zmarszczki jak u staruszki. Najważniejsze, że ty, pani Aleksandro, jesteś piękna. Ja jestem piękna, natychmiastowo odparowała. A to wszystko dlatego, że nie łaziłam po balangach, nie targowałam się z facetami po kątach, w przeciwieństwie do ciebie. Cicho, nie zwracaj uwagi, interweniował Roman. Cokolwiek ona tam plecie, ale bądź bardziej pobłażliwa wobec starości. Od tych docinków już nie wiem, gdzie się podziać, odpowiedziała gwałtownie Ludmiła. Jestem zmęczona z jej obelgami, Ronku, ty tego nie rozumiesz. No i co teraz? Wypędzić własną matkę na ulicę, zapytał. Matki nie można, oczywiście, ona tysiąc razy zaproponowała dom mojej babci. Przecież wiesz, że nie pojedzie tam mieszkać. No wiesz, to w takim razie odejdę ja. Pracować mogę gdziekolwiek, ale znosić to hamstwo jakoś mi się już znudziło. Nie śmiem cię zatrzymywać, zimno odpowiedział mąż. Jeśli myślisz, że możesz mnie kupić tak tanim groźbom, proszę bardzo. Mi wiesz, też nie sprawia przyjemności wysłuchiwanie waszych skarg na siebie nawzajem. To zauważył na pewno mało radości. W ich życiu ogólnie zrobiło się jej bardzo mało. Ludmiła z melancholią zauważała, że teraz ona i Roman często się kłócili. Czasami działo się to nagle, jakby po prostu irytowali się nawzajem. Kiedyś często wychodzili na wieczorne spacery. A teraz mąż ciągle zostawał w pracy do późna. A relacje małżeńskie same z siebie zgasły. Całą noc pani Aleksandra wędrowała tam i z powrotem obok ich sypialni. Raz na kuchnię, raz do łazienki. A potem cały dzień siedziała w kuchni i oglądała telewizję na pełnym głosie. Telewizję namówiła ją kupić. Roman na pozór stawiał opór, ale już następnego dnia to rozrywka ozdabiała kuchnię. Słuchawek swoją krew nie używała, a od nich słuch się psuje. Kiedyś Roman z Ludmiłą lubili wieczorami wypić herbaty w miękkim półmroku kuchennym, porozmawiać o czymś. Teraz jednak w kuchni był oślepiająco jasne światło od rana do nocy i ogłuszająco głośny dźwięk. Ludmiła zauważyła, że jej już nie tak dobrze pracuje jak kiedyś. Trudno było się skoncentrować, gdy nawet przez zamknięte drzwi z kuchni dochodziły dźwięki niekończącej się reklamy i talk show. Nagle poczuła, że zaczyna jej brakować ciszy. I nawet idąc na zakupy, już nie włączała muzyki w słuchawkach. Tak, Roman miał rację co do małej radości. Jej zrobiło się bardzo mało. Tylko jedna została, żeby dłużej pobawić się z Jimem. Jak można być tak pozbawionym sumienia, dochodziło z kuchni krążącej wokół Teściowej. Jak można nie mieć sumienia, żeby Teściowej męża, gospodyni, coś takiego powiedzieć? I jak można nie szanować męża, żeby nie wytknąć mu jego własnej matce. Która go wychowała, sama nie zdążała się wyspać, nie zjeść, takimi ostatnimi słowami obelżywie nazwać. Ojej, dożyłam! Na starość, Ceo! No nic. Roman wróci wieczorem z pracy, opowiem mu wszystko. Może nawet on wstawi się za swoją starą mamusią. Ludmiła schyliła się, żeby przypiąć smycz do obroży Dżymę. Nie ma Ceo wątpić. Wieczorem opowiedzą Romanowi, jak oblewają biedną, niemowę, najcudowniejszą teściową trzydziestoma wyrazami. A kochający, dobry syn będzie żałował swojej niesłusznie obrażonej mamusi, a potem znów będzie błagał żonę, nie zwracając uwagi, przejść obojętnie i bądź pobłażliwsza. Prostując się, przypadkowo uderzyła w torebkę pani Aleksandry. Teściowej wcale nie chciało się zawiesić swojej ciężkiej torebki w szafie, albo przynajmniej postawić na komodzie pod lustrem. Zawsze zostawiała torbę na wieszaku na buty, a potem oburzała się, że wszyscy ją zaczepiają. Ale dzisiaj wydarzyło się coś interesującego. Z torby teściowej nieśmiało wystawał kawałek niebieskiego plastiku. Do niego był przyczepiony kawałek papieru, na którym charakterem pani Aleksandry starannie zostały wypisane dokumenty dotyczące własności. I wiesz, nie było to zwykłe narzekanie z kuchni, to nie wychowanie. Ludmiła szybko wyciągnęła całą teczkę z torby i wybiegła razem z rozbawionym Dżymem za drzwi. Nie mogła się doczekać, aby zobaczyć, jakie tajemnice kryje ta teczkę. Ludmiła mogła przysiąc, że do dzisiaj nigdy jej nie widziała. A potem, szczerze mówiąc, było bardzo ciekawie dowiedzieć się, jakie dokumenty dotyczące własności może mieć osoba, która, o ile oczywiście wierzyć pani Aleksandrze, straciła wszystko. Jim szybko skończył sprawy pilne i teraz nie miał nic przeciwko po prostu zaczerpnąć świeżego powietrza. Ludmiła odpinała smycz. Idź, maluchu, a ja tymczasem usiądę tutaj na ławeczce. Siennęła i otworzyła przeźroczystą klapę. W środku nie było zbyt dużo papierów, akty własności, umowy najmu i dwa wyczerpujące listy. Ludmiła nie mogła powstrzymać głośnego śmiechu. Gdy z dokumentów dowiedziała się, że mieszkanie pani Aleksandry nadal jest w jej wyłącznej własności, a właściciel wynajmuje je za sporą cenę. No nieźle. A co z okropnymi oszustami, którzy pozbawili biedną emerytkę i jej oszczędności mieszkania? Nie na słowo honoru trzeba o tym powiedzieć mężowi, a nawet lepiej pokazać dokumenty. Trzeba tylko zrobić kopię, najlepiej teraz. Szkoda, oczywiście, biedaka. Własna matka tak okrutnie oszukana, ale przynajmniej można będzie uspokoić się, że mieszkanie nie zniknęło, nie ma długów, a w ogóle mama ma gdzie mieszkać i wreszcie wysłać ją do domu. A to ceo. Tak się wciągnęła, że zupełnie zapomniała o listach, które spadły jej na kolana. Jedno z nich było wyraźnie napisane przez Romana. Ludmiła rozłożyła złożony na cztery karty arkusz. Cześć, mamo. Piszę zwykły list, bo widzę, że nadal nie chcesz korzystać z poczty elektronicznej. Cóż, może i lepiej. Ostatnio pytałaś, dlaczego my z Ludmiłą nadal nie mamy dzieci? Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co ci odpowiedzieć. Rozumiesz, najpierw sami nie chcieliśmy. Ludmiła jeszcze się uczyła, nie chciała brać urlopu akademickiego, a ja stawiałem pierwsze kroki w karierze. Pamiętasz, nawet własnego mieszkania nie mieliśmy. Wynajmowaliśmy maleńką kawalerkę i oszczędzaliśmy na własne mieszkanie. Po uzyskaniu mieszkania chcieliśmy zrobić tam porządny remont. Już wystarczająco długo mieszkaliśmy w prawie opłakanej sytuacji, a remont to nietania przyjemność. A po remoncie chcieliśmy się zrelaksować, żyć dla siebie, nie licząc każdej złotówki. Tym bardziej, że Ludmiła znalazła pracę po swojemu sercu, robi różne piękne rzeczy z epoksydowej żywicy. Musisz ją zobaczyć, świetnie jej to wychodzi. I możesz nas pogratulować. Ta cała piękność bardzo dobrze się sprzedaje. Teraz też moja żona dobrze zarabia. Oczywiście, chcemy też pojechać na wakacje, zobaczyć świat, po prostu nie stresować się. Wydaliśmy na siebie przyjemności przez dwa lata, a potem postanowiliśmy zająć się planowaniem ciąży. Ale pod koniec drugiego roku nagle zrozumiałem, że nie chcę dzieci. Może nie w ogóle, ale z tą kobietą. Ludmiła jest dobrą matką, ale dla mnie jest raczej przyjaciółką, towarzyszką broni, ale nie kochanką. Przeszliśmy z nią długą drogę. Gdy wspólnie wydostawaliśmy się z ubóstwa, wspieraliśmy się nawzajem, pomagaliśmy iść naprzód, ale teraz ta przeszkoda jest za nami. I rozumiem, że widzę ukochaną zupełnie inaczej. Moja kobieta nie powinna znać żadnych trudności, powinna patrzeć na mnie zachwyconymi oczami i wierzyć, że jestem w stanie rozwiązać każdy problem. Dla niej powinienem być zwycięzcą życia, zawsze na czele, zawsze z uśmiechem, no i z pieniędzmi. A Ludmiła widziała mnie na różne sposoby: i prawie bez grosza, i zmęczonego, i zdesperowanego. Oczywiście jestem jej wdzięczny, że była obok mnie w tak trudnym czasie, ale teraz chcę to wszystko zapomnieć zacząć nowe życie. Jeszcze nie rozmawiałem z nią o tym i nie wiem, czy się odważę. W końcu mamy wspólne mieszkanie i nie chciałbym go dzielić. A i samochód kupiłem niedawno świetny, nowiutki prosto ze salonu. Ogólnie ryzykuję wieloma rzeczami. No i zdarzyło się coś jeszcze. Niedawno poznałem kobietę i moim zdaniem się w niej zakochałem. W ogóle nie przypomina Ludmiły. Całkiem młoda. Nigdy nie znała trudności, powiem ci to w sekrecie. Jej ojciec jest bardzo bogaty i wpływowy człowiek. Poza tym jest piękna. A jak się zachwyca tym, że ja, zwykły, zwyczajny chłopak z wsi, sam osiągnąłem wszystko w życiu. Szczere słowo, mamo. Gdybym tylko był pewien jej uczuć, nie zastanawiałbym się, od razu bym się rozwiodł. I nawet gdyby musieli podzielić majątek, ojciec mojej nowej dziewczyny nie pozwoli swojej córce żyć w ubóstwie. Ale ja nie jestem w niej pewny. Młoda, jeszcze rozpieszczona, wiatr we włosach. Dziś jestem dla niej interesujący, a jutro może spodobać się inny. Takie mamy sprawy. Przepraszam, że nie mam dobrych wieści. Całuję cię, twój syn Roman. Ludmiła z trudem dokończyła czytanie listu. Jak można było być tak naiwnym? No jak? Co za głupota. Przecież zawsze ufała mężowi. Nigdy nie myślała o zdradzie, nawet o jej możliwości. Opóźnienia w pracy, częste wyjazdy. Ludmiła zawsze myślała, że to związane z pracą, tylko z nią. I nawet cieszyła się, że mąż jest taki pracowity, aktywny. Tacy zawsze rosną i osiągają swoje cele. Starała się brać z niego przykład. Cały czas uczyła się nowego w swojej pracy. Opanowała nowe metody, stworzyła i promowała swoją sekcję. A wszystko to okazało się kłamstwem. Jej mąż ma kochankę. Ona, ludmiła, dla niego po prostu towarzysz walki. Tak, wiele rzeczy przeszliśmy razem, ale właśnie przeszliśmy. A teraz ma nowe życie. Chce odpowiedniej dla tego życia kobiety. Jim to poczuł. Przestał gonić za gołębiami. Podbiegł do właścicielki. Oprzytomniał i położył łeb na jej kolanach. Ludmiła pogładziła go po głowie. Jim, mój piesku, jesteś dla mnie pewnym przyjacielem, prawda? Dziękuję ci, mój dobry. Drugi list został napisany ręką teściowej. Ludmiła z obrzydzeniem podniosła go za brzeg. Było jej obrzydliwie nawet dotykać tych dokumentów po tym wszystkim. Ale skoro już zaczęła się dowiadywać, musiała wyjaśnić wszystko do końca. Cześć, mój drogi synku Romku, pisała pani Aleksandra. Wczoraj dostałam od ciebie wiadomość i cały wieczór, nie uwierzysz, płakałam. No, w jakim ty jesteś u mnie naiwnym? Wszystko masz. I jesteś pracowity u mnie i trudności nie boisz się. Przecież ile czasu mieszkasz sam w mieście, nic się nie boisz. I masz swoje mieszkania i samochód, nowe, dobre prace. Ale zwykłego życiowego rozumu do sprytu nie masz. Po pierwsze, piszesz o Ludmil, o swojej, a moje serce przelała się krwią. Przecież to nie twoje myśli, a nawet słowa nie twoje. Więc wymyśliła, że najpierw musisz się nauczyć, potem kupić mieszkanie, potem remont, a potem i o tych waszych podróżach wymyśliła. Ale jak zacna, zamężna kobieta będzie myśleć o podróżach. Ona ma dom, mąż pracuje, dzieci muszą. Nie ma czasu na nią, jak na bezdomnego psa, tu i tam się szarpać. Więc wymyślała to wszystko, żebyś nie prosił o dzieci. A wszystko, dlaczego? A potem byś nie odszedł. Kiedy ci przyzna, że dzieci nie może mieć. Wierz mi, synku, ja to wiem. Takich jak ona zawsze było mnóstwo. Zawsze takie same. Nabrakną się, zdrowie swojej kobiecości zepsują, a co dopiero dzieci. A mężów sobie szukają zawsze takich jak ty. Naiwnych i nieskazitelnych. Bo z nimi jest łatwiej kręcić, jak się chce. Ale widać twoja ludmiła sama siebie przechytrzyła. Zbyt długo się wszystko ciągnęło, a ty weź tu się zakochaj. A jednak twoja naiwność cię znowu zrujnuje. Cóż, synku mój ukochany, tę szczęśliwą okazję omijasz. Przecież sam sobie pomyśl. Dziewczyna z dobrej rodziny, wszystko przy niej. A ty wciąż się zastanawiasz, czy cię kocha, czy nie. I jeszcze jak się z twoją ludmiłą rozstać. Ale tobie powiem tak. Z Ludmiłą sama sobie poradzę. Sama sobie poradzę. Przyjadę do was, powiem, że mieszkanie oszustowi oddałam, a teraz nie mam dokąd pójść. Tutaj chce się nie chce, trzeba jej się zepchnąć. A ja już się za to wezmę, że niedługo ta Ludmiła sama ucieknie. Nie próżnuj, mój kochany. Prędzej swoją królewnę załatw, a nie ucieknie ci od ciebie nigdzie. Będzie musiała wyjść za mąż. I wtedy dopiero, synku, będziemy żyli szczęśliwie. Ty będziesz dobrze zorganizowany. Będziecie mieszkać w mieszkaniu nowej żony. A ja będę swoje mieszkanie w osiedlu wynajmować, a u ciebie mieszkać. No ceo. Będzie to świetne uzupełnienie mojej emerytury. Ty nie mieszaj się w moje główne plany, a wszystko u ciebie będzie w porządku. Ściskam cię mocno, twoja mama. Ludmiła bezsilnie opuściła ręce na kolana. List wyśliznął się z osłabionych palców i zawisł w powietrzu, unoszony wiosennym wietrzykiem. Odszedł. Gdyby wszystko, co musiała się dowiedzieć, zostało tak samo zdmuchnięte przez wiatr, Ceo. Gdyby. Ale póki co było jasne tylko jedno. Mąż i teściowa chcą się jej pozbyć i działać razem. Przy tym bardzo im zależy, żeby Ludmiła wyszła z mieszkania tylko z jedną szczoteczką do zębów. No i pewnie z Drzymem. Pani Aleksandra na pewno nie będzie kochać psów. Ale to dobry plan, pomyślała Ludmiła. Nie, oczywiście, wyjście na zawsze to głupota. Niezależnie od tego, co pani Aleksandra planuje. Będzie rozwód, będzie. A teraz nawet nie ma o czym myśleć. Jak żal. Ale Roman okazał się cichym zdrajcą. Cicho zabrał sobie kochankę, cicho porozumiał się z mamą, jakby sprytniej pozbyć się żony. Ale będzie majątek, połowa mieszkania, połowa wartości samochodu, ale to dopiero potem. Teraz trzeba myśleć nie o tym, ale o sobie. Kilka dni w domu babci na wsi to to, co przepisał lekarz, żeby się uspokoić i wrócić do siebie. A Jim będzie mógł się porządnie rozbawić, no a potem będzie rozwód i wszystko inne. Ale teraz czas na odpoczynek. Zamknęła obrzydliwą teczkę. Wzięła smycz od dżymę i pospieszyła do domu. W końcu trzeba wziąć ze sobą chociaż trochę rzeczy. No, chociażby szczoteczkę do zębów. W korytarzu już czekała teściowa. No co, złodziejko? Zapytała, patrząc na ludmiłę z wyzwaniem. Szperała w cudzej torebce. Czy nie wstyd ci? Ludmiła szeroko się uśmiechnęła. To ja wam przykład dałam. Nigdy nie jest za późno, żeby się czegoś nauczyć. A propos, oto wasza teczką. Było tam bardzo ciekawe informacje. A teraz przepuśćcie. Wyjeżdżamy z Jimem na kilka dni. Wrócimy we wtorek. Pani Aleksandra zachwiała się. No wreszcie. A ja już myślałam, że twoja głupia głowa nigdy nie zrozumie, że jesteś tu zbędna. Jedźcie, no i zabierzcie swojego psa. A mój syn w końcu będzie szczęśliwy z ukochaną kobietą, która mu urodzi syna. To już wystarczy. Ludmiła wzruszyła ramionami, ale na wszelki wypadek powtórzę: Wrócę we wtorek. Nie wrócisz. Pewnie odpowiedziała przyszła teściowa: Zaraz dziś zmienię wszystkie zamki. Wtedy obojętnie odpowiedziała przyszła synowa: Wrócę z policją. Szybko zebrała niezbędne rzeczy. Z kuchni dochodziło mamrotanie teściowej. No, przynajmniej odrobina szacunku. Ta suka przyjdzie z policją, taka parszywa. Normalna by się wstydziła, a ta naprawdę pójdzie do policji, żeby zarówno męża, jak i jego mamę ośmieszyć przed ludźmi. No, co za plaga! Skąd one się biorą? Ludmiła. Jim wyszli z mieszkania pod ten już znany nucik. A wieś była cicha i spokojna. Ludmiła od razu pomyślała, gdy tylko wyszła na swoją przystanku. Jak tu spokojnie, jak cicho. Idą babci. Taki przytulny. Ludmiła z jakiegoś powodu myślała o nim jak o połowicznie zniszczonym, rozpadającym się. A okazało się, że nie całkiem nieźle. I nawet wyglądał jak z bajki, zwłaszcza w porównaniu z rosnącą obok rezydencją. A jeszcze Ludmiła nagle poczuła to. Słabość gdzieś zniknęła. Po raz pierwszy od dłuższego czasu miała ochotę biegać, skakać, kręcić się i tańczyć. I ani śladu senności, ani mdłości. Delikatnie popchnęła furtkę i pobiegła do domu za Jimem. I wtedy natychmiast się zatrzymała zaniepokojona. Jim szczekał na kogoś. Ludmiła, jak każdy opiekun psów, dobrze rozumiała intonację zwierzęcia. Jim szczekał groźnie. Tak, jak szczekał tylko na obcych. Co się dzieje, Jim? Jim! Wreszcie zobaczyła intruza i roześmiała się. Okazał się nim duży, puszysty, rudy kot, który usadowił się na dachu i leniwie mrugał na dżymę złotymi, okrągłymi jak monety oczami. Jim! Roześmiała się Ludmiła. To przecież tylko kot. Przyszedł do nas w gości, a ty się denerwujesz. No uspokój się, co ty? Dziewczyno! Ludmiła odwróciła się. Prosto z bramy szedł w jej stronę wysoki mężczyzna trzydziestoletni. Dziewczyno, czy to Twój dom? Mój! Skinęła głową. A co się stało? No ja! On zakłopotany uśmiechnął się. Wiesz, mój kot polubił twoją werandę. Ciągle tam siedzi, na słońcu się grzeje. A ja tu usłyszałem psie szczekanie, i pomyślałem, że lepiej zabiorę barsika na wszelki wypadek. Nie trzeba. Ludmiła poklepała po karku już zupełnie spokojnego Dżymę. Dżim po prostu się przestraszył, ale ogólnie ma spokojne podejście do kotów. Nie martw się o barsika. Ty pewnie jesteś naszym sąsiadem. Tak, mieszkam tam. On skinął ręką na rezydencję. 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 Ale wcześniej cię nie widziałem. Ludmiła beztrosko się do niego uśmiechnęła. Po prostu nigdy się nie spotkaliśmy. Moja babcia mieszkała jeszcze w tym domu. Ale jak ją pochowali, długo tu nie przyjeżdżałam. Trochę trudno było uwierzyć, wiesz, że jej nie ma. I bałam się, że jak przyjadę, a ona mnie nie przyjmie, to wtedy już wszystko zrozumiem. Rozumiesz? On krótko skinął. U mnie było podobnie z ojcem. Też długo nie mogłem uwierzyć. I nie chciałem przyjeżdżać tu. No, też jak ty. Dziwne nawet. Biznes ojca przejąłem, jego sprawy prowadziłem, ale tego domu się bałem. Ale potem jakoś się przełamałem. Przyjechałem i zrozumiałem, że teraz będę tu mieszkał. Tak jakoś na duszy lepiej. A ty pewnie jesteś zmęczona podróżą. Chcesz herbaty? I zabierz Jima ze sobą. Dziś ugotowałem zupę, więc poczęstuję smaczną kością. Jestem Ludmiła. Wesoło się przedstawiła. Jestem Piotr i wyciągnął do niej mocną dłoń. W jego domu okazało się bardzo przytulnie wysokie sufity, duże okna wszystko to sprawiło, że cały dom wewnętrznie był oświetlony światłem a na werandzie wygodna kanapa i nawet fotel bujany pod stopami miękki dywanek można było zrzucić buty i zatopić się boso w delikatnym futrze. Jim, dostawszy obiecaną kość, ostatecznie postanowił, że jest szczęśliwy. Teraz trzymał, trzymając kompletnie obgryzioną kość między przednimi łapami. Jakie to u Was piękne? Ludmiła z przyjemnością wypiła łyk aromatycznej herbaty. Wszystko takie, nawet nie wiem, przemyślane czy coś. Te ogromne okna, sofę na werandzie. Siedzisz wygodnie, pijesz herbatę, kołyszesz się i podziwiasz piękno. Szczerze mówiąc, postaram się urządzić coś gorszego u siebie. To mój ojciec wymyślił. Z ciepłem w głosie powiedział Piotr. Zawsze lubił komfort, nawet miał takie powiedzenie. Dom dla właściciela, nie właściciel dla domu. Wiecie, niektórzy tak urządzają swoje mieszkania, że widać, wiele pieniędzy włożono i jest pięknie, no, robi wrażenie na gościach. Ale w takim miejscu niewygodnie się mieszka. Takie białe wnętrza. Zauważyła Ludmiła. Piękne, nie ma ceo. Ale jeśli nie masz personelu do utrzymania tego białego blasku, to szaleństwo to sprzątać. Dokładnie. Albo weźmy żeliwne ławki w ogrodzie. Czy to dla ludzi? Zimą siedzieć na takiej ławce jest zimno, latem gorąco. To dla luksusu, a nie dla człowieka. I tu się bronię póki ceo. Siostra chce wszystko zmienić tutaj na swój gust, właśnie w białym kolorze. Ale ona rzadko przyjeżdża. Czasem w weekendy. Z jej chłopakiem. Ciekawe powiedziała Ludmiła, podziwiając żywą mimikę Piotra. Jaka jest twoja siostra? Jest starsza czy młodsza od ciebie? Młodsza późniejsze, rozpieszczone dziecko tak. Wyciągnął telefon z kieszeni. Popatrzcie. To Anna ze swoim chłopakiem. Och, jakież to miłe! Ludmiła połknęła i odwróciła wzrok od zdjęcia, ponieważ na nim, szczęśliwie uśmiechając się i przytulając do siebie dziewczynę w pięknej sukni, patrzył Roman. To prawda, nie kłamał w swoim liście do matki. Ta dziewczyna była naprawdę czymś. I twarz, i długie, gęste włosy koloru krukowego skrzydła, i gładka, opalona skóra, a apetyczne kształty, zgrabnie podkreślone przez obcisłą suknię. Nie dziewczyna, a słodycz. Ludmiła nagle wyraźnie zobaczyła siebie jakby z boku. Tak. Porównywać się do tej piękności było bezsensowne, skracając sobie życie. Ale co jej z jej bladością? Zmęczonym spojrzeniem, przerzedzonymi włosami do tej Anny. Nawet w najlepszych czasach Ludmiła, co tu dużo mówić, nigdy nie była tak piękna. Wasza siostra jest bardzo piękna, powiedziała lekko z w głosie. Bardzo zadbana, urocza, może być, uśmiechnął się Piotr. Tylko jej chłopakowi zupełnie nie zazdroszczę. Wkręciła go. Myśli, że spotkał królewnę, a tak naprawdę żabę. A nawet tak. Wyobraźcie sobie. Anna powiedziała mu, że jest córką jakiegoś bogatego człowieka z wielkimi koneksjami i że pieniądze nie są dla niej problemem. W rzeczywistości całe dziedzictwo ojca zostało podzielone między nami porówno. Ale Anna szybko wydała swoją część na rozrywkę. Prawda, mówi, że jej chłopak, facet nie z najgorszych, zajmuje jakieś wysokie stanowisko, niemal w rządzie. O rany, zachwyciła się Ludmiła. Ale to naprawdę doskonały kandydat na męża. Piotr potrząsnął głową. Nie podoba mi się on. Żonaty człowiek. Anna mówi, że się rozwiedzie, ale osobiście uważam, że jeśli facet zdradza jedną żonę. To będzie zdradzał i drugą, i trzecią. To niedobrze. Wam pewnie dziwnie, że tak mówię o mojej siostrze. Jest trochę. Chyba od dawna nie masz z nią dobrych stosunków. Ostrożnie zapytała. Ona nie jest moją siostrą. Nawet wcale nie jest moją siostrą. Jest córką Macochy. Ojciec ożenił się po raz drugi. Macocha postanowiła, że czas się mnie pozbyć. Prawdopodobnie bała się, że będę miał więcej niż jej własna córka, choć ojciec przyjął Annę od razu jako swoją. Osobiście wydaje mi się, że traktował nas równo, ale jak wyjaśnić zazdrosnej kobiecie? Zawsze wydawało jej się, że ja mam wszystko, a oni nic. Dzień i noc narzekała ojcu na to. Błagała, żebyśmy go wysłali do babci. Zwłaszcza, że ona i Anna nie są rodzeństwem. Wyrośli będą długo przed grzechem. Ojciec nie chciał, oczywiście. Pewnego razu tak się za to pokłócili, że ojciec powiedział jej: Zaniechaj Petrusia albo rozwód. Macocha chodzi, płacze. Przytula Annę i ciągle powtarza: Oto córeczko, zebraliśmy nas z tobą jak bezdomne szczenięta, a potem się nami bawili i na ulicę wyrzucili. I to na cały dom. Ojciec milczy, ale widziałem, że się męczy. Sam wszystko rozstrzygnął. Poprosił o internat w innym mieście. Pomyślał, no po co ja będę przeszkadzał w rodzinnej szczęśliwości? Ojciec na to zasłużył. A macocha i tak nie przestanie. Nawet jeśli się teraz pogodzą, to potem znów zacznie swoje pieśni i znów będą kłótnie. Nie mam zamiaru z nią mieszkać. Tata był zdziwiony, dlaczego zdecydowałem się na internat, ale pozwolił. Tak zaczęło się moje osobiste życie. Anna natomiast została zbyt rozpieszczona. Nie chciała ani uczyć się. Ani pracować. Po co jej było? Pieniądze i tak spływały. Potem ojciec z macochą zginęli. Proponowałem Annie, żeby nauczyła się prowadzić ojca interes. On ma trzy stolarnie w mieście. Myślałem, że będziemy prowadzić interesy razem, może nawet go rozszerzymy. Ale nie to nudne. Tylko wydawanie pieniędzy nie nudzi. Takie wszystkie imprezy. Bardzo je lubi. Wydała swoją część spadku, przyszła po pieniądze do mnie. Zaproponowałem, żeby wykupiła jej udział w tej posiadłości. Zapłaciłem, ile trzeba, i wydawało się, że zaczęła myśleć o przyszłości. I myślałem, że może pójdzie się uczyć albo znajdzie pracę. A co tam? Powiedziała, że nie ma dla niej nic do myślenia o tak nudnych rzeczach z jej urodą. Można znaleźć bogatego narzeczonego. No i znalazła sobie narzeczonego. Ale nie sądzę, żeby z tego coś dobrego wyszło. Anna to typowa konsumentka. Lubi brać, ale dawać niekoniecznie. No właśnie mówiąc o Die Ebel, ona już tu jest z swoim. Ludmiła zadrżała, widząc, jak zbliża się do domu nowa, bardzo rozpoznawalna maszyna. Ta sama, którą Roman nie chciał dzielić się z ochładzającą się żoną. Pierwszym impulsem było się skurczyć. Skurczyć się do rozmiarów tak małych, żeby się zamienić w mikroskopijną kropkę. Albo schować się gdzieś, gdzie jej nie będzie widać. I dlaczegoś było tak wstyd. Jakby zrobiła coś okropnego. I wkrótce to się okaże i wtedy. Uspokój się. Poprawiła na siebie, Ludmiła. Nic złego nie zrobiłaś. No, i nie ma sensu siedzieć jak zając za krzakami. Siedź tak, jak siedzisz. I tak trzeba będzie porozmawiać. Jeśli nie teraz, to później. A wesoła, w kolorowej sukience z falującym dołem, Anna już biegła na werandę. Za nią powoli i dostojnie podążał Roman. Ludmiła ledwo powstrzymała uśmiech, patrząc na niego. Roman co chwilę poprawiał krawat, rzucał okiem na zegarek. Jak bardzo chciał się wydawać zamożnym, strasznie zajętym człowiekiem, dla którego każda minuta ma wartość pieniężną z wieloma zerami. Ale wychodziło mu to kiepsko. Krawat poprawiał tak, że od razu było widać. Że to dla niego nieswoisty dodatek. I na zegarek spoglądał co chwilę nie po to, żeby zobaczyć, która godzina, tylko po to, żeby sobie i innym pokazać drogi, jak mu się wydawało, bransoletka. I to było widoczne. Cześć, Piotr! Anna zawiśla na szyi brata. Mamy takie nowiny. Roman ze swoją sukę prawie się rozwiodł, więc za miesiąc zapraszamy na ślub. Gratulacje! Oj! Anna w końcu zauważyła cicho siedzącą Ludmiłę. A ty, widzę, nie jesteś sam? Czyżbyś w końcu znalazł sobie dziewczynę? To nasza sąsiadka, Ludmiła, powiedział stanowanie Piotr. A to twoja siostra, Anna, odpowiedziała Ludmiła, nie wstając z kanapy. Twój brat właśnie o tobie mówił. A to Anna przeniosła wzrok na wstępującego po schodach Romana. Widocznie twój narzeczony. Usłyszawszy znajomy głos, Roman się zatrzymał i przyjrzał się podejrzliwie. Ty. Cześć, Roman, przywitała się Ludmiła. My z Jimem postanowiliśmy trochę odpocząć od miasta. Pewnie twoja mama już ci wszystko opowiedziała. Niech nie tu szepnął, odwracając wzrok i nie przy ludziach. Ludmiła złośliwie się uśmiechnęła. Dlaczego? Tutaj wszyscy swoi. Twoja narzeczona, jej brat, no i ja też nie obcy człowiek, żona przecież. Wspaniałe oczy zacisnęły się, przekształcając się w dwa szczeliny. Roman, powiedziałeś przecież, że jesteście prawie rozwiedzeni. Zostało tylko podpisanie papierów i. No co, pani Anna, przerwała Ludmiła. Czy naprawdę myślałaś, że twój narzeczony cię oszukuje? Powiedział prawdę. Faktycznie się rozwodzimy. I jak tylko podzielimy majątek, będzie wolny. A tak naprawdę nie ma tam zbyt wiele do podziału, prawda, Romku? A dasz mi połowę wartości mieszkania i samochodu, to będziesz mógł iść w swoją stronę. Anna z obrzydzeniem marszczyła swoje kręcone nosidło. Nie przejmuj się, Roman. Dzielenie jeszcze czymś o to jest. Oddaj jej mieszkanie i samochód, a my z tobą możemy przenieść się do Londynu tak jak marzyliśmy. Zdziwiona patrzyła Ludmiła. No tak. Mam nadzieję, że nie pretendujesz do londyńskiej nieruchomości. Ludmiła, czy chcesz ją podzielić? I dom na Hawajach i na południu Francji. Nie, w żadnym wypadku. Szybko odpowiedziała Ludmiła. Do nieruchomości za granicą nawet nie myślałam pretendować. Niech zostanie u ciebie. Potrzebuję tylko. Przestań wybuchnął roman. Ludmiła, przestań ten teatr doskonale wiesz, że żadnej nieruchomości za granicą nie mam. Co? zapytała Anna ale przecież mi mówiłeś nawet pokazałeś mi zdjęcia w internecie obiecałeś, że na miesiąc miodowy pojedziemy na Hawaje, że będziemy rodzić w Anglii. Piotr złapał Ludmiłę za rękę. Chodźmy na spacer, Ludmiła wydaje mi się, że naszym zakochanym oszustom trzeba porozmawiać. A pójdźcie, zgadzam się. Gdy wrócili, ani Romana, ani Anny już nie było. Samochodów też nigdzie nie było. Wyjechali, stwierdziła oczywista Ludmiła Wyjechali. Przepraszam, Piotrze, za to, co zrobiłam Nic nie zrobiłaś odpowiedział. Wyszło jak wyszło. A jeśli ktoś jest winny, to na pewno nie ty, kropka. Chyba zamyślona odpowiedziała Ludmiła. Masz rację. Pójdę, już czas wam odpocząć. Poczekaj. Piotr złapał ją za rękę. Ludmiła, poczekaj. Nie chcę odpoczywać od ciebie. Twój domek potrzebuje naprawy, a u mnie, widzisz, tyle miejsca. Zostań. Patrz, Jim już zaprzyjaźnił się z Barsem. Uśmiechnął się, patrząc na to, jak pies i kot rozciągają się obok siebie na schodach werandy. I my się zaprzyjaźniliśmy, odpowiedziała mu z uśmiechem Ludmiła. I my, kropka. Również spojrzała na Jimę i Barsika. I nagle wydało jej się, że to słodki obrazek, jak początek jej nowego życia, gdzie nie będzie już podstępu i zdrady, za to będzie zaufanie, miłość i wiele ciepła, które wyleczy wszystkie rany. Już czwarty rok Roman mieszkał z mamą. Anna go zostawiła, jak tylko dowiedziała się, że nie jest żadnym bogaczem, tylko żałosnym kłamczuszkiem. Ale on szczególnie się nie zmartwił. W końcu i sama Anna okazała się nie tą, za którą się podawała. Tak, ładna dziewczyna, a po co z tego? Przepromienione dziedzictwo, masa długów i zrujnowane mieszkanie na samym krańcu miasta. Doczekał się, że nie zdążył się ożenić z Prochindeją. O tym, żeby odzyskać żonę, nie było co myśleć. Ludmiła osiedliła się na wsi u Piotra. Ale niedawno wzięli ślub i stali się rodzicami. Roman na początku miał nadzieję, że będzie mógł zacząć nowe życie. Mama wróci do swojego mieszkania, a on, cóż, będzie całkiem porządnym facetem. Świetne mieszkanie w centrum, samochód, dobrze płatna praca. Znalezienie narzeczonej nie zajmie długo. Niestety. To, co było dobre w teorii, okazało się nie do zrealizowania w praktyce. Z pracy został zwolniony za serię błędów, które dotąd udawało mu się ukryć. Samochód od dawna potrzebował poważnego remontu, na który nie miał pieniędzy. Ale najgorzej, pani Aleksandra stanowczo odmówiła powrotu do swojego miejsca. Lubię mieszkać w mieście, oznajmiła synowi. Poza tym, już się tu przyzwyczaiłam. Starego drzewa nie przesadza się. A tobie? Co źle z mamą? Ja i tak posprzątam i pościelę. To były puste słowa, ale Roman nie ośmielił się sprzeciwić. Matka spędzała wszystkie dni przed telewizorem. Prawie w ogóle nie wychodziła na ulicę i nie wiedziała, jak włączyć pralkę. Ale spróbuj coś powiedzieć o tym. I pani Aleksandra natychmiast zaczynała łapać się za serce, żądając wezwania karetki, a potem całą noc jęczała i westchniała. I to wszystko towarzyszyły gorzkie elementy o niewdzięcznym synu, który nie kocha swojej własnej matki i chce wyrzucić ją z domu. A rankiem zaczynała swoją ulubioną część przedstawienia. Roman, nie spałam całą noc i postanowiłam. Oddaj mnie do domu opieki. Już jestem staruszka, schorowana, zaraz umrę. Przeszkadzam ci, synek. Lepiej niech żyje w ubogiej izbie, a tam starców nie karmią i biją ale i tak lepiej mi tam będzie, niż synowi życie psuć. Roman słuchał jej pół uchem. Dawno już zrozumiał, że matka po prostu próbuje wzbudzić współczucie. Oto, Roman, jak ci źle wzdychała matka z drżeniem w głosie. Żona cię zostawiła, związała się z kimś i żyje jak królowa. A dom on ma i warsztaty stolarskie. I pieniądze pod dostatkiem. A twoja ludmiła właśnie urodziła mu bliźniaki, a ty? Z pracy wyleciałeś. Nie ma na co naprawić samochodu. To wszystko dlatego, że nigdy nie słuchałeś mamy. A ja mówiłam, twoja ludmiła jest hulańska i z taką żoną szczęścia nie będzie. A teraz to mama jest winna wszystkiego. Oddaj mnie do domu opieki, Roman, nie chcę tak kończyć życia. Roman milcząco zbierał się i wychodził z domu. Nieopodal otworzyli supermarket, gdzie stale promowano piwo. Piwo, prawdę mówiąc, było średnie, ale można było się przyzwyczaić. Roman zamierzał osiągnąć to osobiście. W końcu od dawna nie pił dla smaku, tylko dla upicia się. Żyło się łatwiej. Natarczywe bełkotanie matki zaczęło wydawać się po prostu białym szumem, przed którym nie da się schować. Więc najlepiej było po prostu go ignorować. Siadał na ławce pod blokiem, otwierał butelkę i brał pierwszy łyk. Po tym życie zaczynało wydawać się niemal znośne. Lokalni pijący już go znali i często siadali obok, żeby pogadać, poskarżyć się, a przy okazji i spróbować wydrzeć mu inną butelkę. Pani Aleksandra patrzyła na to przez okno, ciężko westchnęła i potrząsnęła głową. Ach, synu, jest jej dumą matczyną! Trzeba będzie go przekonać, żeby mieszkanie nam nie przepisał, pomyślała, bo przecież wypije. Roman, poczuwszy jej spojrzenie, podniósł głowę. Zdrowie twoje, mamusiu, zawołał do niej i oddał butelkę. Butelka. Butelka.